Witam proszę Państwa serdecznie. Chciałem teraz pokazać, w jaki sposób możemy przygotować ryby. Świeże ryby, to znaczy dorada, świeża dorada z Grecji. Świeże ryby dostępne są na wszystkie delikatesne bomby na całą Polsce. Dorada po grecku nazywa się tsipura, to znaczy jak jesteście w Grecji, zamawiacie tsipura. Dodatkowo używam szpinak i proszę Państwa tutaj szykowałem cyczorka. Cyczorka, która jest postawa, cyczorka i oczywiście jest postawa na dietę śródziemnomorską. To znaczy, tu jest bardzo proste, dzień wcześniej musimy zamoczyć cieczorka, drugi dzień wyrzucimy tę wodę, damy nową wodę na garnek, gotujemy razem z roszą trochę i damy też dodatkowo, proszę Państwa, list laurowy. I później miksujemy dokładnie z oliwa z oliwek, damy sól i pieprz i nasza cieczorka już jest gotowa. Proszę bardzo, tutaj mam przygotowane. Muszę robić teraz marynata. Oczywiście robimy marynata z oliwek extra virgin. Musi być nakryte nasze filet. Potrzebujemy czosnek i potrzebuję dodatkowo koperek. Jak widzicie, grecka kuchnia pachnie, proszę Państwa, tylko świeże warzywa, owoce. I to jest kuchnia, które nie tylko ja polecam, tylko cały świecie jest znany, jest zdrowa. Teraz zostawię mój fajny filetek. O, proszę bardzo, wlewamy czosnek i świeży koperek. I potrzebujemy teraz trochę skórka z cytryny, może tu. I oczywiście na nasze marynata potrzebujemy ocet winogronowy biały, proszę Państwa. Już wystarczy. I marynata musi być w lodówce około 20 minut i dopiero możemy smażyć nasze dorada. Następny krok, proszę Państwa, musimy trochę nasz szpinak zostawić na gorącą wodę. Niedługo. Szpinak, który dzieci nie lubią, wiem. Ale dzisiaj dzieci będą jedli razem z rybami. To zostawimy niedługo, około 7-8 minut już wystarczy. Nasze ryba już ma trochę oliwy. Tu trochę kropelki zostawię. Ok. I czekamy, kiedy będzie nasze patelnia gorące. I ja muszę przywozić teraz w lodówce moje ryby, które są marynowane prawie 25 minut. Już proszę Państwa, szpinak zagotował się, już jest gorący, jak widzimy tutaj. I odsiedziałem oczywiście. Teraz muszę smażyć ryby. Ryby, dorada filety. Proszę bardzo. Może tak. Oczywiście tutaj marynata nie wyrzucę, później będę, jak będę ryby gotowe, wylewam całą marynatę i zostawiam trochę gotować i już mamy sosy gotowe na nasze ryby. I tak wygląda, ryby nie potrzebuję dużo, proszę Państwa, 3-4 minuty jedna strona, 3-4 minuty drugiej strony i już ryba jest prawie gotowa. Proszę Państwa, musimy dekorować nasze talerze, układamy teraz pierwszy cyczorka do środka, proszę bardzo, trochę musi być otwarte i damy dodatkowe nasz szpinak. I już ryby mamy układane, proszę Państwa. I dodatkowo ja muszę wlewać tutaj marynata, która marynata będzie nasze sos dodatkowo na nasze ryby. Nie potrzebujemy dużo, trochę tylko smażymy. Dlatego cebula musi rozpuścić ten sok i będzie lepiej smakowało nasze ryby. O, już, już. Sosze jest gotowe i muszę teraz tylko wysypać na moje ryby. Proszę Państwa, dorada z pasta z cyczorka, szpinak i oczywiście czosnek, koperek, oliwa z oliwek, ocet, sól, pieprz. Dziękuję bardzo, życzę smacznego.